Siemano, siemano. Siemka, siemka. Właśnie, słuchajcie, wsiedliśmy do auta i nagrywamy kolejny odcinek Ostrej jazdy z szostakami. Dziękujemy Wam za wszystkie propozycje tematów. Bo tak naprawdę to od Was zależy, o czym będziemy rozmawiać, na co będziemy odpowiadać. Tutaj na dole macie adres mailowy, na który właśnie możecie wysyłać te pytania, na które chcecie, żebyśmy my odpowiedzieli, więc to Wy tutaj pełnicie funkcję reżysera. Udzielcie trzech rad, jak stać się bogatym. Nie wiem, sami nie jesteśmy bogaci. Tak, właśnie, jakbyśmy byli bogaci, byłoby nam łatwiej. Albo trzeba ukraść, albo w Polsce najlepiej dostać gwiazdę disco polo. Bo nie oszukujmy się, ale to gwiazdy disco polo są najlepiej opłacalne w Polsce. Ona czuje we mnie pieniądze. Ako, Sylwia, która polska aktorka jest najseksowniejsza? Pewnie byś powiedział, że Magda Gessler. Ale Ako, ona nie jest aktorką. Wiem o tym. Co ty mówisz w ogóle? Jest W jakim najdziwniejszym miejscu się przytulaliście? Przytulaliście jest w cudzysłowie. Okej. Na pewno na jakimś wyjeździe. Nie jesteśmy tacy hardkorowi. Inaczej, to ty nie jesteś taka hardkorowa. Dobra, powiedz, dobra. Ty jesteś, wiesz, ty lubisz koloryzować. Powiedz, że nad jakimś wodospadem albo... No nie, z tego się nie da. Przytulaliśmy się bardzo w samolocie raz. Co nas najbardziej denerwuje? Nie, najbardziej chyba denerwuje, jak ktoś mi wyjada i tak. Albo nawet w domu jem sobie. A wiecie, co jest najgorsze? No poczekaj, to idź znowu. A najgorsze jest to, że Akop zawsze mnie przedstawia jako tą wyjadającą, a tak naprawdę to on zawsze opierdziela wszystko. Wszystko, co spotka na swojej drodze. Jak zrobię zakupy z jedzeniem do domu, które są przeznaczone na przykład na 3 dni, to te zakupy są sprzątnięte i to nie, że poukładane do lodówki i półek, bo po prostu są sprzątnięte do wyłączka Akopa w jeden dzień. Jeżeli to leży bezpańskie w lodówce, to znaczy nikt nie chciał tego zjeść i że mogę... Powtórz a po drugie... to, musisz zaakceptować Sylwia. To. Powtórz to za mną. Sylwia. Dzień dobry, nazywam się Akop Szostak. Jestem szarańczy. Kawki upitam. Jak wyglądała najgorsza randka, na której byliście niekoniecznie razem? Ja pamiętam, jak kiedyś przyszedłem na randkę, jak byłem na studiach. I akurat wtedy przygotowałem się do pierwszych zawodów turystycznych. Wiecie, tak sztywno trzymałem dietę, mało jadłem i tak dalej. No i niestety musiałem iść ze swoich pudełek, tak? No ale powiedzmy, ta dziewczyna tam mniej więcej miała tego świadomość. No i usiadłem, jem. Ja taki głodny, tego jest tam tyle, co wiesz, tyle co nic praktycznie. A ona bierze ryżyk mój i go wysypuje gołębią. Ja pierdolę, no Sylwia, ja w życiu tak się nie wkurwiłem. Ja miałam takiego chłopaka, który... Znaczy, nie był mój chłopak. A wiem, który. Jezu. Ale to był gość, który zaprosił mnie kilka razy w różne miejsca, wymuszając na mnie, żebym płaciła, nie mówię, że za siebie, tak? No bo możemy razem płacić za rachunek, ale żebym ja płaciła za niego też. Mimo, że podkreślam, on mnie zapraszał w te miejsca. Jak kupił mi za moje pieniądze na czosy w kinie, które nic sobie wypaliłam na fotografię. Słuchajcie, w tym wszystkim, wiecie co jest najpewniejsze? Z tym gościem ja pracowałem. Przechodzimy często na Zamek Królewski. W samym zamku to my nie byliśmy ani razu. Nie, ja byłem, ale ty nie, bo ty nie lubisz kultury. Co ty pieprzysz? Tak? A kiedy byłaś w muzeum ze mną? W podstawówce. Ze mną, właśnie. No właśnie, kłamiesz, bo w Luwrze byliśmy, w Paryżu. Tak? To przypomnij mi, ile jęczałeś, żeby stamtąd wyjść, a ja za wszelką cenę... Ej, no bo co mnie obchodzi o... Jezu, jakiś... No kurde, jakiś no... obraz? Powiedz, jaki to był obraz. No dobra, no, ja wiem, jaki to był obraz. To chodzi ci o Monalizę, tak? Dlaczego tak niepewnie mówisz? O Jezu, no Sylwia, no... Monaliza była w Hiszpanii, jaką? Nie, no tam była za tego w dure. Dla mnie, jak byliśmy w Paryżu, większą przyjemnością było, jak powiedzieliśmy... Jedzenie lodów. Nie, powiedzmy to Jezu. Sobie szczerze. No daj mi skończyć. Dla mnie było lepsze to, jak pojechaliśmy do Disneylandu w święta. Myszka Miki chodziła, machała i tak dalej. Hi, pardon. To było zajebiste. Czy wierzycie w życie na innych planetach? No ja generalnie uważam, że to byłoby marnowanie przestrzeni, jakbyśmy tylko i wyłącznie... Skoro my nie umiemy dolecieć gdzieś tam dalej, to może oni też nie umieją dolecieć gdzieś tam dalej jeszcze. Ja mam taką teorię, że my jesteśmy częścią jakiegoś ogromnego organizmu. Kiedyś oglądałam jeden film, naprawdę, dokumentalny, na którym były pokazane różne galaktyki, odtworzone komputerowo i układ, jak może wyglądać, i wyglądały trochę jak kod DNA. Teraz to rozgnijcie. Jak gdybyś była smerfetką,
Kim byłby Akob, żeby zwróciła na niego uwagę w wiosce Smurfów? Batman. Klakierem. To jest klakier. Kot. Jak się nazywał nazwę? Gargamel? Wtedy tylko bym zwróciła na ciebie uwagę. Koty lubię, lubię zwierzęta. Nie chcę kogoś. Kapuści. Ako, ile zjadłeś najwięcej jajek na śniadanie? Zdarzało się 10 gdzieś na raz, ale to nie było. Wszystkie. Czy umiecie gotować? Kto z was lepiej gotuje? Czy ja nie przypominam sobie, żeby Sylwia gotowała cokolwiek w ogóle. Słucha? Nie przypominam sobie, żeby ktoś gotowała. Ja codziennie robię coś do jedzenia. No sobie. A ty codziennie wpieprzasz catering. No ale na przykład zaniedbujesz mnie. To ci herbatkę wczoraj robię. Albo robienie herbaty, to nie gotowanie. Ty, bo też trzeba zagotować tę herbatę. O, inaczej. Talenty. Kiedy ty mi zrobiłeś śniadanie? Wiecie, że ja pamiętam, że on nie raz zrobił śniadanie, tylko raz. Dał mi tyle płatków z owocami i orzechami, że głupio mi było jeszcze powiedzieć, że nie jestem w stanie tego zjeść. Jaki jest waszym zdaniem najlepszy serial na Netflixie? Ja uwielbiam serial Sposób na morderstwo, jest super. A, Dexter był zajebisty. Dextera nigdy nie oglądałam i nadrobiłam go tam. Tak uważa, że to kiepski film, jest mega. Nasze gusta filmowe to są zupełnie inne. Tak, bo ja lubię dobre filmy, a Akop lubi gnioty. Akop, nie zabrałeś do kina na politykę. Tak. Jaką ma ocenę na Filmwebie? Polityka? 3. No to się wie, że potrzebuje. Dobra, kawa. Musimy zadecydować, jaki jest najlepszy serial. Pani. Sposób na morderstwo. Kabusik. Co sądzicie o froteryzmie w komunikacji miejskiej? Co? Froterować. A u mnie froteruje się w domu coś? No ja bym dała w mordę. Nie, no ja bym nie dał w mordę, bo uważam, że przemoc jest zbędna. Serio? No a nie? Serio? No a czemu serio? Jakby się jakiś dziad o mnie ocierał, w życiu bym na to nie pozwoliła, dostałbym w mordę. Albo bym narobiła przypału. Zapytałabym, przepraszam. A pamiętasz, jak ja narobiłem przypału temu gościowi w kinie? Tak. Kiedyś byliśmy, poszliśmy kiedyś do kina a propos właśnie takich tych dziwnych rzeczy. Był jakiś gość, który tam wychodził z sali i cały czas obcinał Sylwię. No cały czas obcinał Sylwię. Chodził do sali. No nie powiem tak. Ale generalnie był ze swoją kobietą. Ja myślałem, że zaraz pocisnę mu, ale mówię nie, zrobię inaczej. Jak on mówi do niego? Panie, jak ktoś przyszedł ze swoją kobietą, miej do niej szacunek, nie oglądaj się za innymi. Na przykład za moją żoną. Koń w mordę dostał od niej. Koń w mordę, że aż zadzwoniło. Ako, co się z tobą dzisiaj dzieje? Nie wiem, ja chyba kawki potrzebuję, albo coś kupić. Męczył się, wiadomo. Łączył się? A chyba kryje to z sobą. Słyszałam o kresie. Potrzebuję coś. Pączka. Ty odpowiadaj. Może naprawdę powinien zjeść pączkę. Wtedy masz humor. Poważnie. Co jak co, ale jedno trzeba przyznać, że ja nigdy w życiu nie gwiazdę do tego. Nigdy. A to ktoś powiedział, że on kiedyś robił takie rzeczy, że w szkole będą rysowały z jego widzeniem obrazki. Ale to był żart, Jezu, no ja też mam takie poczucie humoru, tak? Tutaj jakieś kawka myślicie? Ja pójdę. A ja wrócę teraz. Dobra. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję. Sobie ją wstawię. O Jezu, tu malutko miejsce. Jest kawusia. Chciałeś poczuć na? No jak? Też? Dzień dobry. Nie, nie dam rady. Zjadło. No można widzieć, żeby je za wiosło poczekać. Nienawidzę chamstwa na drodze. Chamstwo. Let's go, cukier, let's go, woo. Czy jesteście rozrzutni? Na co wydajecie najwięcej pieniędzy? Ale jeżeli chodzi ja o rozrzutność... jeżeli wydaję na buty. Dużo? To wydaję wszystko na buty. Jeden pokój, który jest teoretycznie pokojem na przyszłe potomstwo, tam jest rozjebane wszystko, wręcz bym powiedział. Tam jest taki bajzel, Sylwia, tam jest tyle rzeczy w ogóle. Ale jaki masz z tym problem? To nie jest pokój. A który pokój jest mój w takim razie? Wszystkie. Są wspólne, ale to jest mój. No dobrze, jak obiecam. A ktoś najwięcej pieniędzy wydaje na samochód? Jest, bo ty gadasz. Cena w salonie około 210 tysięcy. Wydech kosztował mnie około
12-13 tysięcy za 2400 zł za szponę, bo felgi były większe. To nie jest nowy element. 22 tysięcy, 14 tysięcy, około 8 tysięcy złotych. Tak, 1500 do 2000 zł, 8-9 tysięcy, około 1500 zł, 2000 zł, 2200 zł. 2400. Na razie. A właśnie wiesz, że Sportmile właśnie wstawiło zdjęcie, gdzie pokazują, że to, że robią mi silnik tak, żeby wytrzymał 1000 koni. 1000 koni. It's over 9000! Pojechały. Grubo. Ile to jest 10% z 10? Ja wiedziałam, że padnie pytanie z matematyki. No jeden. A kopie super z matematyki. Słuchaj, a wiesz, że ja na studiach byłem zwolniony z matematyki? Z kolokwium za ocenę? A ja miałam patologię, którą uwielbiałam. Patologię to mamy w domu. To jest prawda. Jakie jest wasze ulubione miejsce w Polsce? Bukowinie Zaczeńskie. O, Bukowinie. Czy ograniczenia prędkości na drogach są odpowiednie? Jak maksymalnie szybko jechał akt? Jechałem po torze. Po pustyni jechał. 320. To było najszybciej co ty. Na M5, M5. Co byście zrobili z wielką wygraną na loterii? Kupiłbym 50 mieszkań. 50? Tak. Wynająłbym je wszystkie, więc miałbym miesięcznie 100 tysięcy. Miałbym miesięcznie 100 tysięcy złotych na czysto. I już do końca życia mógłbym sobie żyć. A za resztę kupiłbym, wybudowałbym piękny dom. Ale uwaga, ten dom byłby drewniany. Bo moim takim marzeniem w ogóle jest mieć swój dom. Ale taki drewniany, jak w Zakopanem, w górach takich z Bali, wiecie, tak one są zajebiste. Wyobraź sobie taki dom w Warszawie? Chyba się wyprowadzimy do Zakopanego. Sylwia, jak często Akop przypomina ci o tym, że dostajesz kwiatki? Ja nie muszę, ja to tak często robię, że nie muszę jej o tym przypominać. Kupuję kwiatki i chciałem wam podkreślić, że ona dostaje kwiaty średnio co drugi tydzień. Kupuję ci regularnie kwiatki. Na jak? Akop, czy zawsze jesteś gentlemanem, a Sylwia damą? Nie jesteś. A czemu z takim przekonaniem to powiedziałeś? Bo nie jesteś gentlemanem, nie otwierasz przede mną drzwi. No jak to nie? Przypuszczam cię zazwyczaj. Starasz się, ale na przykład jak ktoś idzie naprzeciwko... Kupuję ci kwiatki. ...na chodniku i wyprzedzamy tę osobę, to zawsze ty idziesz pierwszy. Ale kupuję ci kwiatki. A kupuję się z tym.